Cześć, z tej strony Oliver z kanału Masoński Airsoft. Wiele osób pytało nas we wiadomościach prywatnych, jak zacząć ASG. Z racji tego, że tego typu filmy na YouTube są sprzed około 3 czy 5 lat, to postanowiliśmy nagrać to na 2021 rok. Możecie wchodzić na naszego Instagrama. Jeśli jesteś z Bydgoszczy i okolic oraz chcesz dołączyć do naszej ekipy, pisz na Facebooku. Link w opisie. Najważniejszą rzeczą przy zabawie w ASG jest markowa i atestowana ochrona wzroku. Bez niej nie wejdziecie na żadną rozgrywkę ASG, a zabawa bez nich może się skończyć ślepotą lub ciężkim uszkodzeniem oczu. Z okularów są to Uvex Evo, Bolle Cobra, S-Eyes, S-Crossbow, z gogli V2G Plus Clear od Pyramexa i Bolle X800. Są to okulary wyższej półki, z której korzystam. Są warte swojej ceny. Posiadają one otwory w części oddzielającej wizjer od gąbek, co pozwala na lepszą cyrkulację powietrza, a co za tym idzie, po prostu gogle aż tak nie parują. Serdecznie polecam. Teraz powiem o odrobinie sprzętu, czyli to, co sprawia nam największą frajdę w airsoftcie. Trzeba również pamiętać o magazynkach, bez których nie będziemy mogli się strzelać. Na szczycie listy mamy klasyk G36 od JG z prędkością wylotową około 360 fps. Na początku mojej przygody korzystałem z niej ponad rok. Nigdy mnie nie zawiodła. W skład zestawu wchodzi replika, magazynek, akumulator oraz podawarka. Jeśli interesuje Was coś w stylu AR-15, to ten Arcturus jest idealny dla Ciebie. Jest to replika z najnowszej serii replik, która ma komorę zamkową i spustową wykonaną z wytrzymałego nylonu. Dzięki wykonaniu repliki z nylonu została zmniejszona cena oraz waga tej repliki. W skład zestawu wchodzą składane przyrządy celownicze, regulowana kolba, wymienne okładziny chwytu pistoletowego, magazynek High Cap na 300 kulek. Trzecia i ostatnia repliką jest kałach. CM028 to budżetowa wersja sławnego radzieckiego karabinka szturmowego o korpusie wykonanym z tworzywa sztucznego. W skład zestawu wchodzi replika, magazynek, akumulator oraz ładowarka do akumulatora. Ubiór. Najważniejszą rzeczą są buty za kostkę. W lesie czy w CQB można łatwo wpaść do dziury lub się potknąć. Jeśli chodzi o mundur, to polecamy Demobil. Jest tego mnóstwo w dobrej cenie i świetnej jakości. Nie polecamy jednak chińskich mundurów takich jak na przykład Texar czy Spetsnarms. Na zdjęciach widać mnie w moim szpeju. Jeśli chcecie jego dokładniejszą prezentację, to po prostu napiszcie w komentarzu. Szpej. Aby utrzymać swoje magazynki, potrzebujecie ładownic. Ładownice muszą być przytroczone do jakiegoś oporządzenia. Najprostszą, a zarazem najtańszą opcją jest pas. Ceny podstawowych pasów zaczynają się już od 20 zł. Następną opcją są pasuszelki. Jako użytkownicy polecamy pasuszelki PLC, które znajdziemy już w cenie 50 zł. Jeżeli chcecie coś bardziej customowego, to polecamy pasuszelki Miwo. Chestrigi. Chestrig to kamizelka, która umożliwia przenoszenie oporządzenia na klatce piersiowej. Możemy polecić firmy Emerson Gear, GTW Gear oraz TMC. Kamizelki. Z kamizelek polecamy JPC, nawet te chińskie, a z kontrakt MTP Osprey. Podczas rozgrywek w ASG nasz organizm musi być nawodniony. Najprostszy sposób to butelka wody, lecz najskuteczniejszy i najwygodniejszy Camelback. Jest to plecak, w którym przytrzymujemy worek hydracyjny, zazwyczaj 2-litrowy, który prowadzi rurkę, która przechodzi przez nasz plecak. Stokowe akumulatory, czyli takie, które dostajemy od razu w zestawie, nie są za dobre i nie trzymają pojemności oraz są słabe. Do wymienionych replik wcześniej zalecam akumulatory LiPo 7,4 V. Są one bardziej wytrzymałe oraz po prostu szybkostrzelność jest dla nich większa. Jeśli wybierzemy coś powyżej 7,4 V w tych replikach, to nasz gearbox i szkielet może tego nie wytrzymać. Wszystkie linki do produktów wymienionych w filmie w opisie filmu. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Do następnego.
chill, I'm still going. Riding the Maserati, catch a body, she a hottie, call her shawty, look like a Barbie, catch her like Hardy, throw a party with your mommy, I can tell that she want me, cause I'm saucing in this bitch, saucing in this bitch. Ayy.